Dzisiaj rozpoczynamy odsłuch albumu Michela Powrót do światła. Tak naprawdę to jest dość krótki album, więc mam nadzieję, że pójdzie nam to gładko. Mamy na to przeznaczoną taką około godzinę. Później zaczyna się pewnie live z Kobzora o 20:30, więc na pewno będziecie mieli co robić dalej, a ja dalej będę w wirze sprzątania. Mamy tutaj tak naprawdę przedświąteczny live. No i co? I mam nadzieję, że zaraz będzie nas więcej. W ogóle miałem do tej pory cel na 730 obserwujących, ale jakimś cudem nawet przed live'em już go spełniliście, także dzięki wszystkim, którzy to zrobili. Puchatos, właśnie Whisper, Remixu, Skrzek, Wuja, Kuhir, Kuba, Kubi, naprawdę dzięki wielkie, Sadon, dzięki wielkie, mam nadzieję, że teraz dobijemy do 750 obserwujących i będziemy tak powolutku rosnąć, naprawdę mało brakuje nam do towarzysza, więc też powinniśmy go wbić dosłownie na dniach. Zaczynasz od top 1 nuty z albumu, jo, no dobrze, to zobaczymy, Trapper, dzięki, Kacper, siema, mam nadzieję, że zaraz będzie nas więcej, Oksymetolon, siemano, dzięki wielkie. Ultra, jeśli mógłbyś po prostu stworzyć ankietę, czy to jest dobry album, średni album, czy słaby album, to będę wdzięczny. Natomiast tak, popatrzcie na to, co się tutaj działo. Ja mam w drugiej przeglądarce sprawdzone single, które pominiemy. I tak, na pewno badaliśmy, gdzie jest stary Michel, Podbijam świat badaliśmy, Problem X2 też badaliśmy i razy dwa może tak. Powrót do światła tytułowy też badaliśmy, ale czy badaliśmy światło? Aż sprawdzę, nie? Bo nie jestem pewny. Widzę, że tak, badaliśmy światło, 100% głosów na dobry, 3 miesiące temu, więc też tak było, więc mamy 5 numerów już zbadanych, za chwilę rozpoczniemy, mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. I teraz tak, gdzie jest stary Michel? Też światło było, dobrze, super, to bardzo się cieszę, Sadon pisze wyczekiwane live, to się cieszę bardzo, że jesteście. Kiedy w stronę światła? Peter Israel, dobra, już ci odpowiadam, w kwietniu. Co prawda będę miał teraz trochę wakajek, natomiast druga część kwietnia i maj, czerwiec najprawdopodobniej będę miał dużo czasu. Więc spodziewajcie się, że tutaj naprawdę rozwiniemy tego Twitcha i będziemy się sporo bawić z tą formułą, nie tylko z odsłuchami. Może z grami, może z różnymi innymi rzeczami, więc mam nadzieję, że będziecie tutaj, będziecie mi towarzyszyć i pomagać w tym wszystkim. Siemano, będzie cały Sary zbadany w najbliższym czasie. Tak, chciałbym zwariowany kłapułusek, najprawdopodobniej chciałbym go odsłuchać we wtorek, ale nie mogę wam obiecać, bo nie chcę robić sobie z gęby, wiecie. Natomiast bardzo chciałbym we wtorek Sariusa zbadać i to będzie się działo też tutaj. Dzięki Skluz za obserwację. Witam Dominika, przepraszam. I co, i lecimy z tym w takim razie. To pierwszy numer, jaki mamy do zbadania, to jest numer pod tytułem Ból. Czy ja się mylę, czy nie? Dajcie mi znać. Bólu nie badaliśmy, więc może być potężnie. I co? I miło mi was powitać. Cieszę się bardzo. Siemano, zwyczajny człowiek. Badamy ból w takim razie. I co? Coraz więcej nas jest. Dzięki za obserwację. Ból top pisecie. Właśnie już widziałem, że naprawdę mocny numer. Także i moja poprzeczka oczekiwań wzrasta. A wy jeśli możecie, to zanim kliknę play, udostępnijcie to gdzieś. Wrzućcie to może na jakąś fanowską grupę Michela. Może będzie nas więcej. Może więcej osób będzie chciało odsłuchiwać ten album i sobie o nim pogadać. Bo to bardzo ciekawe na pewno. I te single, które promowały Powrót do światła, to jest coś potężnego. Naprawdę moim zdaniem to jest, no, Michel, który jest turbo w formie. Zobaczymy, czy się zawiodę, czy nie. Bonusy mega mocne. No, chciałbym bonusy. A te numery, które są na kanale Michela na YouTubie, ten Michel Trapper, to co to są za numery? Dajcie mi znać, skąd one się tam wzięły. Co to za numery? Dobrze, moje top... Przyjdzie jeszcze czas na top 3, spokojnie. Aha, to są numery sprzed 2020-2021 numeru. Dobrze, w roku. Dobra, odpalamy ból w takim razie, jestem bardzo ciekawy. Zatrzymaj stój, proszę znieczulaj ten ból, proszę znieczulaj ten ból.
Ale mi się podoba to, jak przeciągnięty jest wróg i później chyba lud, tak? Więc naprawdę wtedy te emocje są bardzo, bardzo wyraziste. Ten wyraz twarzy, on jeszcze nie wie, czego jeszcze nie wiem. Ja tak naprawdę doświadczam tego pierwszy raz, to jest mój pierwszy odsłuch. Długo się powstrzymywałem, żeby wcześniej nie zbadać tego albumu, ale to, jak to wjeżdża, to jest rzeczywiście potężne. Naprawdę pewny, bardzo mocno położony tak naprawdę refren i właśnie te przeciągnięcia tworzą taką przestrzeń w tym wszystkim. Magia, bardzo mocne rzeczy. Bardzo się cieszę, jak tak rozpoczynamy odsłuchy od razu gdzieś oczy się świecą i ta zajawa wraca tak naprawdę, jest bardzo wtedy widoczna. Ta płyta w chuj do mnie trafiła, gdzieś miewam podobne przemyślenia, piszę ultra, mocny numer, piszę Songusiak. Odnośnie tych midowych numerów, to jeszcze postaram się o tym pogadać. Jaki wyraz twarzy? Lecimy dalej. Cofnę sobie moment, żeby nie popsuć zjazdu. Zalewa chód, życie zatrzymaj stój. Proszę znieczulaj ten ból. Proszę znieczulaj ten ból. Proszę oczyszczaj ten brud. Codziennie czuję ten kłód. Ratuj to buchy dookoła tu. Zanim samotność się złapie trud. Znów czuję ból. Przyzwyczaiłem się już. Nigdy nie zginie w nas iskra, która rozpaliła piekielny ból. Znów czuję ból, dreszcz, chłód. Gardy otwarte przede mną i stół. Nadamy tref, kier, król. Dawno mi serce już pękło na pół. Wyciągnij nóż, syp, sól. Król wiernie rozdawał nam równy król. Wciąż pada deszcz, pisk, chłód. Obudź mnie zanim wykopią mi grób. Ale to jest wypluwane przecudnie, właśnie tak dawkowane, wiecie, mamy tutaj słowo, słowo, słowo w jakiś sposób, ja teraz ich nie przywołam, ale no to naprawdę to jest samo w sobie mocne i to, że właśnie zazwyczaj te trzecie, ostatnie słowo w tym właśnie zbiciu jest takie przedłużane, znowu jest ta przestrzeń, albo ten przedłużany ból znowu i ta spójność zwrotek, które są wykrzyczane, takie po prostu mięsiste totalnie, jest spójne właśnie te przedłużanie tego tytułowego ból z tymi wcześniejszymi rzeczami, o których już wspominałem. To jest numer, do tej pory to jest numer kompletny, a jesteśmy totalnie w połowie. To jest po prostu mięso. To na razie jest jeden z mocniejszych numerów, jakie słyszałem w tym roku. Bardzo rzadko mówię takie rzeczy. Ale no, jak ktoś czuje ból, to może się utożsamiać opór totalnie z tym numerem. Druga zwrota najlepsza. Druga najlepsza płyta Michela, pisze Zwyczajny Człowiek. Przepraszam, przekręciłem. On jeszcze nie wie. No to już wiem. Naprawdę mocny, wykrzyczany wjazd. Jestem pod wrażeniem totalnym. Cieszę się, że was tutaj tyle jest. Ta płyta zasługuje na jeszcze więcej. Michel jest w takiej pozycji, że ciężko mu będzie nagrać top jeden album, bo w stronę światła jest zbyt prawdziwe. Wciąż to przede mną, więc ja to trochę tak z pozycji laika badam. Natomiast w końcu sprawdzimy sobie w stronę światła również, bo to jest tak jakby część tej opowieści. Czasem po prostu tak bywa w życiu, że trzeba to jakoś nie kolejnością badać. Dobrze, lecimy dalej. I te sobą, wiecie, to teraz też było przełamane tak naprawdę, zupełnie inne flow, ale takie też bardzo, bardzo energiczne, szybka nawika i właśnie te zakończenie takimi przestrzennymi rzeczami. Oj, oj, jak to się pięknie niesie, ja bym to chciał bardzo usłyszeć na żywo. Jak Michel będzie planował trasę, to ja muszę gdzieś być. To musi być naprawdę petarda usłyszeć taki numer na żywo. Przesłuchaj sobie Autodestrukcję, mocne na YouTubie, masz Zawada. Przyjdzie na to czas, spokojnie, Autodestrukcja, mocny numer, pierwszy przy Ego i dobrze. Niestety nie będzie bonus tracku. Właśnie, no zawsze staram się poczekać. Może wyjdzie jakaś wersja deluxe na Spotify i wtedy sobie do tego jeszcze tutaj wrócimy, pogadamy, ale nie chciałbym, żeby te osoby, które mają preorder, wiecie, żeby jakimś lewym sposobem pozyskiwać te numery i odsłuchiwać. Niech to będzie fair wobec i artysty, i słuchaczy, którzy właśnie mają te bonusowe tracki. Świecie, którym nie ma miejsca, już na miłość ludzie wolą żyć na pokaz. Słyszę słowa w mojej głowie, ale dzisiaj wiem, że to nie było raz. Wiecznie jest chód, karty otwarte przede mną i stół. Nadamy tref, kier, król. Dawno mi serce już pękło na pół. Wyciągnij nóż, syp, sól. Krupier nie rozdawał nam równy król. Wciąż pada dreszcz, pisk, kół. Obudź mnie zanim wykopią mi grą!
No i tutaj jak to właśnie narasta, widzicie, i właśnie następuje wybuch. Zatrzymałem w newralgicznym momencie, zaraz to cofnę. Ale to, że właśnie po tych wykrzyczanych wersach, takich właśnie dawkowanych bardzo surowo, tak po jednym tak naprawdę słowie, później pojawia nam się taki dwuwers, czterowers tak naprawdę, gdzie jest właśnie szybsza ta nawika, a później jest to znowu przełamane trochę stonowaniem tych emocji, tak? Tym wyszeptywaniem praktycznie i później znowu z tego wyszeptywania to narastają te emocje i znowu jest wybuch, znowu jest wykrzyczenie. Piękna sprawa, jest ta sinusoida i to tak naprawdę jest numer pod względem struktury, naprawdę wręcz wzorcowy, jak powinno się takie rzeczy tworzyć. Co przerwał? No przepraszam, tak to bywa. Także jeśli będą bonusy na Spotify, to jak będą, to na pewno się tu spotkamy. Zostawiajcie obserwacje i bądźmy, żeby nie przegapić takich rzeczy. Dobrze, to w takim razie ja cofam chwilę i badamy tutaj ten wybuch. Cześć, pisk, ku, obudź mnie za nie wykopią mi grą. Znów czuję ból, dreszcz, chłód, karty otwarte przede mną i stół. Nadamy drew, kier, król, dawno mi serce już pękło na pół. Wyciągnij nóż, szyb, sól, grubier nie rozdawał nam równy grun. Wciąż bada też, pisk, ku, obudź mnie za nie wykopią mi grą. Ajajaj, ten beat jest przepotężny, bardzo, bardzo pełne to wszystko. To jest tak naprawdę numer, w którym nie ma ani gram za dużo, ani gram za mało. Jest kompletny. Dziwię się wręcz, że ten numer nie wyszedł jako singiel. Jeszcze, ale z drugiej strony to jest taki numer, gdzie nawet klipu nie trzeba, nie trzeba nic, ale naprawdę jest mocny i na razie top 1 to jest ból. No, przesłuchaliśmy jeden numer. I teraz tak, co tutaj się dzieje? Chciałbym jeszcze sprawdzić. Co wy piszecie? Michel zawsze mówi, że woli pracować tylko z premiumem, ale na tym albumie mam wrażenie, że nie wiem jak się to czyta. Def zjada totalnie produkcyjnie, bardzo mocne, fajnie. Czasem właśnie artysta, raper powinien powspółpracować sobie z różnymi producentami, wtedy może tak naprawdę odnaleźć swoją twarz albo jakoś zupgrade'ować swoją twórczość. Dobrze. Dziwię się, że na YouTube nie wyszły wizualizery. W ogóle na YouTubie na razie nie ma odsłuchu, tak oficjalnie z tego co widziałem. Albo się mylę, nie wiem, wyprowadzicie mnie z błędu. W każdym razie mocne rozpoczęcie. Nie pamiętam kiedy tak mocno rozpoczęliśmy, ja na pewno do tego numeru jeszcze sobie wrócę. Oj, naprawdę jest mocno, naprawdę jest mocno. To co, gdzie jest stary Michel było badane? Lecimy w takim razie dalej. Kolejny numer to Podbijam Świat też był badany oczywiście, Dawaj Ten Sos to jest numer z Alberto i teraz tak, czy my badaliśmy ten numer, Michel Alberto, Dawaj Ten Sos, badaliśmy ten numer, no bo tak naprawdę ja gdzieś pamiętam to, uno momento. Tak, badaliśmy ten numer rzeczywiście z tym takim dziwnym klipem akurat, tam powiedzmy, że Dawaj Ten Sos nie będzie w mojej topce. Tak, także Zawada, zgadzam się z tobą. To my już mamy tak naprawdę połowę albumu, widzicie. Problem X2 czy razy 2 też go mamy już tutaj oczywiście zbadany. Ostatni raz. No dobrze. W ogóle tutaj jeszcze widzę, że Michał napisał na YouTubie. Sprawdzam Michela od 2019 roku. Uważam, że to jest bardzo dobry album, trochę gorszy od debiutu, ale lepszy niż No Face, No Case i z płyty KB. Skabę, dobra, okej, okay, rozumiem, faworyt to nuta z Gedzem, no to mam nadzieję, że Michał tutaj został przekierowany, już tutaj jest, także jeszcze raz wrzucę im tutaj link, żeby wpadali do nas, a wy w międzyczasie możecie zostawić obserwację albo gdzieś to udostępnić, żeby było nas jeszcze więcej, bo jak widzicie jest mocarnie, zapraszam tutaj, dobra i mam nadzieję, że zaraz będzie nas więcej, tam jest kilka osób i teraz tak, co tutaj się dzieje, patrzę co piszecie. Faworyt ostatni raz piszecie, czyli kolejny mocny numer CK, Sos do wywalenia, GJSM do wywalenia, też pisze Kerten, to zaraz to sobie sprawdzimy. Jestem pod wrażeniem, zaraz będzie nas tutaj 4 dychy, także naprawdę dobra frekwencja, dzięki wielkie za to, dajecie mi mega dużo motywacji do działania, to odpalamy ostatni raz. Go to
Wędrówka w dłoni nie czyni mnie kimś, bez niej bym sobie poradził. Złote pałace zamieniłem syf, rozdarte szaty na kaszmir. Kilka tysięcy za designer fit, to tylko jebany plastik. Czuję się znowu jakbym nie miał nic, czuję to po raz ostatni. Gotówka w dłoni nie czyni mnie kimś, bez niej bym sobie poradził. Złote pałace zamieniłem syf, rozdarte szaty na kaszmir. Kilka tysięcy za designer fit, to tylko jebany plastik. Czuję się znowu jakbym nie miał nic, czuję to po raz ostatni. Ale to jest piękny refren, ale to pięknie wybrzmiewa i w ogóle ta treść tego, ta refleksja nad tym właśnie hajsem całym, że on tak naprawdę nie czyni mnie kimś, bardzo dojrzałe, bardzo tak naprawdę no godne w ogóle docenienia i tego, że takie też treści są tutaj bardzo premiowane w tym świecie, w którym tak naprawdę wielu raperów nawija właśnie o tym blichtrze, a tutaj jednak mamy w drugą stronę. I uważam, że no, potrzebne są takie głosy, takie refleksje, już nie mówiąc o tym, że ta melodia już sama w sobie jest magiczna, także w ogóle mega na razie, w ogóle głosujcie, jest przypięty link do ankiety, gdzie możecie głosować, czy to jest dobry album, średni album, czy słaby album, ale na razie ja widzę tylko jedno wyjście tak naprawdę do głosowania. Ten numer wylądował na mojej playliście jako jedyny, chociaż z Gedzem też fajny i może dodam Curtain, to zaraz sprawdzimy. Paranoja jest zajebista, tylko końcówka do wywalenia, pisze zwyczajny człowiek. Zaraz to zweryfikujemy. Selfmade piszecie. Dobrze, to jest dyskusja o numerach. 45 osób tu już jest, ale szacun wielki dla was. Jak ktoś nie ma tu obserwacji, zostawcie obserwacje, bo bonusowe numery będziemy też badać, jak pojawią się na Spotify, także mam nadzieję, że będziemy to wspólnie. I co? I witam was. Badamy dalej. Naprawdę mocno się... Czuję to po raz ostatni, wszystko to robię dla pasji. Tu nie ma miejsca na wpadki. Wyniosłem to z mojej chatki. Mój piasek to moje zamki. Nic nie zabije tej magii. Chciałbym się więcej nie martwić. Zanim odejdę, coś muszę po sobie zostawić. Ostatnia noc, ostatnia noc. To ostatni dzień, ostatni rok. Gdy zostawiam blog i zostawiam krok. Nie gada temu, co pierdoli psu. Znowu szczeka tu kundel na blokach. Nie znajdzie się pokory już. Nie liczę ile, bo w mojej ruty nie mam problemów. Tyle, że nie liczę ich. Nie prób metazinę, daj galamis. Czuję go znowu. Cię Michał, to nie były sny. Czas wam ucieka, nie ucieka mi. Wszędzie są hieny dookoła sen. No i w tym tak naprawdę jest bardzo dużo goryczy. W zwrotce tak naprawdę no możemy doświadczyć właśnie takiej trochę surowości, trochę smutku, trochę właśnie takiego rozczarowania światem. To wszystko też jest bardzo dobrze opakowane i niby ta zwrota jest taka jednostajna, ale tutaj to pięknie wybrzmiewa i też jest to przyłamywane tym energicznym refrenem, także ja jestem na tak. To jest drugi numer naprawdę, który mi siedzi. To się rzadko zdarza, nie ma dzisiaj marudy w tym zielonym okienku. Ten numer to już czytałem w ostatni raz, refren jest bardziej agresywny, to zobaczymy w takim razie. Właśnie tak, to znaczy no tutaj się zgadzam, tak, refren agresywny, zwrotki stonowane, tak, ale to się właśnie pięknie uzupełnia i ta sinusoida, to jest słowo klucz w tym wszystkim. Dobrze, lecimy dalej. Cały czas widzę tu ich, cały czas głowy ich słyszę. Poczekajcie, bo zepsułem taki fajny wjazd tak naprawdę z dnia na flow. Czuję go znowu, kiedy wolę być. Nie czuję młodu, jak chodzę raz szy. Dziwno mi tylko, jak wspominam dni. Obudź się Michał, to nie były sny. Czas wam ucieka, nie ucieka mi. Wszędzie są hieny dookoła sen. Cały czas widzę tu ich, cały czas głowy ich słyszę. Cały czas głów zamienia w lepsze życie. Gotówka w dłoni nie czyni mnie kimś, bez niej bym sobie poradził. Złote pałace zamieniłem w syf, rozdarte szaty na kaszmir. Kilka tysięcy za designer fit, to tylko jebany plastik. Czuję się znowu jakbym nie miał nic, czuję to po raz ostatni. Czuję to po raz ostatni, wszystko to robię dla pasji. Tu nie ma miejsca na wpadki, wyniosłem to z mojej chatki. Piasek to moje zamki, nic nie zabije tej magii. Chciałbym się więcej nie martwić. Zanim odejdę, coś muszę po sobie zostawić. Ile mam razy swoje odczuwać głód. Ile potrzeba się najeść, by wiedzieć, że żyję. Na dłoniach mam cały czas brud. Nie wiem, co zrobić, by zniknęła pamięć na chwilę. Ja nie chcę już bić głów. Nawet jak nie ma do czego już wracać, mam bilet. Przypomnij chcę, co kryje kłód. Dopiero dzisiaj poczułem, że naprawdę żyję. Dziś
No i tutaj naprawdę ta treść jest na pierwszym planie, bardzo osobiste to wszystko, te przemyślenia, gdzieś te egzystencjonalne rozkminy, one są tutaj kluczem. Tomku, Tomasz zepsuł fajny wiesz podczas odsłuchu, nowe nie znałem, przepraszam, no tak czasem bywa. I teraz tak naprawdę się wsłuchałem na tyle, że no trudno tak naprawdę mi stopować taki numer. On jest bardzo, ale to bardzo dopracowany i... No, co ja mogę wam powiedzieć? Ostatni raz jest taki klimat, to jest taki klimat w stronę światła, tylko w stronę światła jest bardziej prawdziwych tekstów i smutniejszych, pisze Peter. No, dobra, może to zweryfikujemy jakoś, może będzie można to porównać, natomiast to jest bardzo dobry Michel, nowy Michel celuje teraz w brzmienie. No i tak, oprócz tego, że tutaj jest treść i to bardzo wyrazista, mięsista treść, to to wszystko brzmi pięknie. Jeśli chodzi o flow, jeśli chodzi o... W ogóle ta współpraca też z Premiumem, no ona... Tutaj też nie ma na co narzekać. To nie jest tak, że to jest jakieś oklepane połączenie. Wręcz przeciwnie. Mówił, że będzie coś jeszcze ze światłem. Trylogia, piękna sprawa, więc na pewno będziemy to też badać. Dzięki Zawadać za obserwację. Ciekawe, czy dobijemy dzisiaj cel. Zobaczymy. Lecimy dalej. Zadam akcję do góry, dziani Versace, nie biorę faktury. To co nad nami na pewno nie chmury. Szymon myself, ale fuck no more. Czasami czasy prowadzą nas tu. Serce zamrażam i codziennie luz. Zabierz ode mnie wór. Dziś ostatni raz czujemy ból. Przepraszam siebie, nie zmienię. To co najgorsze dostaliśmy w cenie. Wszystko co mogę to biorę na siebie. Poszukać to możesz mnie, ale nigdy przeznaczenie. Gotówka w dłoni nie czyni mnie kimś. Bez nie wiem sobie poradzi. Te pałace zamieniłem w psy. Rozdarte szaty na kaszmir. Kilka tysięcy za designer fit. To tylko jebany plastik. Czuję się znowu jak wiem nie miał nic. Czuję to po raz ostatni. No i te właśnie ostatni, kaszmir, te wszystkie rzeczy, pięknie to wybrzmiewa, naprawdę jest w tym tyle emocji zawartych. Ja bardzo lubię melodyjne refreny, takie właśnie przeciągnięcia, dlatego ostatnio Vaevistika sobie bardzo katuje, on też ma dużo takiej przestrzeni, zaśpiewów. To jest trochę inne, ale jednak pewien taki lot w tym właśnie jest, ten taki, ta przestrzeń w refrenach, dużo takiej głębi. Bardzo można się tym jarać moim zdaniem. No akurat to trafia w 100% w moje upodobanie. Nie to po raz ostatni. Wszystko to robię dla pasji. Tu nie ma miejsca na fatki. Wyniosłem to z mojej klatki. Mój piasek to moje zamki. Nic nie zabije tej magii. Chciałbym się więcej nie martwić. Zanim odejdę coś muszę po sobie zostawić. No i mamy 2-2 numery, które mi się w 100% podobają, więc jest świetnie, naprawdę dzięki za to, że nie odpuściliście mi odsłuchu tego albumu. Teraz 10-10 numer pisze Sągusiak, więc to może być szansa, że będą 3-3 takie numery. Numer z Gedzem, Święty Spokój, więc sobie zaraz sprawdzimy, co się pod tym kryje. Dzięki Ozi za obserwację. I co? I lecimy dalej chyba od razu, nie będę przedłużał, naprawdę rzadko mam coś takiego, że tak mocne rozpoczęcie. 3 numery. Dzięki Sejki. Cześć, minął w roku, siedzę zamknięty w pokoju. Pora na se, która to noc, co nie pozwoli mi znowu. Cały czas lęk, w głowie szukam właściwego sposobu. Męczą mnie ludzie wokół, chciałbym tylko święty spokój mieć. Który już dzień przeminął w roku, siedzę zamknięty w pokoju. Pora na se, która to noc, co nie pozwoli mi znowu. Cały czas lęk, w głowie szukam właściwego sposobu. Męczą mnie ludzie wokół, chciałbym tylko święty spokój mieć. No okej, okay, tutaj też piękne wprowadzenie w klimat numeru i właśnie kto z nas by się nie mógł utożsamiać z tym numerem? Każdy chce mieć ten święty spokój i często po prostu jest to taki towar deficytowy. Można mieć wszystko, można mieć majątek, można mieć jakieś drogie rzeczy, jakieś błyskotki, dużo różnych rzeczy, czasem może nawet właśnie dużo bardzo dobrych ludzi wokół siebie, ale święty spokój jest nie do kupienia, czasem nie da się tego zrobić. Beata, jestem dumna z syna. Czy pani Beata jest mamą Michela? Czy to jest ten case? Dzień dobry, płyta najlepsza jak dla mnie. Okej. Okay. Witamy panią mamę. Ej, ale jazda. Witamy serdecznie, bardzo fajne. Do tej pory, jeśli chodzi o mamy wbijające na reakcje bądź odsłuchy raperów, to była tylko mama Maxia, 27 Fuck Demons, więc pozdrawiamy również. To jest dobra tradycja, mam nadzieję, że zostanie wprowadzona częściej tutaj. Zapraszamy wszystkie mamy raperów.
I pozdrawiamy. Naprawdę jest z czego być dumnym, bo to jest bardzo dobry materiał, bardzo dojrzały materiał i też nie wiem, jak to wyglądało w momencie dorastania i tworzenia się z Michela rapera albo po prostu ta kariera, jak się rozwijała, czy nie było perturbacji jakichś po drodze, ale no to jest turbo dojrzałe, takie poukładane i emocjonalne i bardzo bogate pod tym względem, więc jest tutaj dużo, dużo do doceniania. Dobrze, lecimy dalej, ale zajawa, badamy święty spokój, święty spokój. Który już się przeminął w roku, siedzę zamknięty w pokoju. Pora na cel, która to noc, co nie pozwoli mi znowu. Cały czas lej, w głowie szukam właściwego sposobu. Męczą mnie ludzie wokół, chciałbym tylko święty spokój mieć. I często w takich numerach, gdzie pojawia się Getz, mi się to zawsze kojarzy z tym, że on daje dużo przestrzeni dla produkcji tak naprawdę też. I być może dlatego tutaj mamy takie wejście, gdzie też teraz mamy te przejście i zaraz dopiero pojawi się ta nawijka, więc specyficzne to jest. Mi się to zawsze kojarzy z Getzem, że jednak ta przestrzeń musi się pojawić, żeby też ten wjazd w zwrotkę był bardziej wyrazisty. Siemano. No dobra, tylko tu zwróć uwagę na treść zwroty Gedza. Okej, okay, Ultra, tak zrobimy. Siemano Ozzy, siemano wszystkim. Bez odjazepi na zwalnia klatki. Wypiszcie receptę na zamiennik, co mi pozwala żyć dziś normalnie. Najlepszych chwil nie przywróci mi nic. Najlepsze dni nie koloruje kwit. Najlepsze czasy mamy przed nami. Za dużo szumu mam w głowie, daj bić. Co nie wygłuszę moich emocji. Wypisz papiery, weź mi ogarnij. Głodny tak bardzo zjem origami. Dlaczego musi być wszystko na mnie? Ta ciężka praca pozwala mi żyć. No i tutaj też właśnie ten ciężar na barkach, to wszystko. Nie wiem, macie też czasem tak, że czujecie się obarczeni wszystkim, sami, ze wszystkimi problemami. Ja tak mam dość często, zdarza mi się. Na razie na szczęście nie udało się, w sensie to mnie na razie nie łamie, natomiast mam taką świadomość, że któregoś razu to nawarstwienie takiej świadomości będzie tak duże, że nastąpi jakieś chore tąpnięcie. Oby nie, obym się po prostu mylił, ale każdy ma takie momenty niezrozumienia albo jakiejś frustracji, albo właśnie tego, że być może świat, nie wiem, czegoś nie rozumie, albo nawet najbliżsi mogą nie rozumieć pewnych rzeczy. To jest totalnie naturalne. Także tak, trafia to myślę do wielu osób, do takich osób, które mają właśnie takie osamotnienie i w momencie osamotnienia to może też dać dużo siły, żeby jednak się podnieść, nie? Że to jest totalnie naturalne, że to nie jest koniec świata, a ten święty spokój, no może później, może kolejny dzień będzie lepszy, może drugi, trzeci, także pod tym względem spoko. Siemano Pota, witam serdecznie, fajnie, że to się gdzieś tutaj pojawiło i że tutaj trafiłeś. Dobrze, widzę, że też niektórzy z was tak mają, niektórzy nie. Aktualnie tak, przytłoczony fest jestem, ale granie w CS-ie jakoś usypiam i myślenie o codziennym świecie. No właśnie, czasem taktyką jest zamroczenie tego, ale czy zamroczenie jest, kurczę, na dłuższą metę dobre? Może warto jednak, nie? Zmierzyć się z tym. Albo po prostu dać sobie czas, 1, 2 dni, 3, zależnie od tego, ile ich mamy, a później jednak, no, wziąć to życie w garść swoje. Mamy jedno niby. Dobrze, lecimy dalej. Ta ciężka praca pozwala mi pić. Przez moją pracę postępuję źle. Znowu to robię, nie mogę już więcej. Ale z drugiej tego chcę. Który już się przeminął w roku, siedzę zamknięty w pokoju. Pora na cel, która to noc, co nie pozwoli mi znowu. Cały czas lek, bo wiesz, szukam właściwego sposobu. Męczą mnie ludzie wokół, chciałbym tylko święty spokój. Ale ten początek refrenu jest taki w takim cerkiewnym zaśpiewie trochę. Bardzo lubię taki lot. Oj, jak ja lubię takie refreny. Już nie mówiąc o tym, że ta treść jest jeszcze tutaj bardzo głęboka. I w ogóle w zwrotce był też taki moment zapętlenia, nie? Że tak naprawdę praca daje mi przez tą pracę, później postępuje w jakiś sposób gorzej. I tak naprawdę taki tryb ciągle, który się zapętla. Trudno się z tego wyrwać tak naprawdę, z takiej destrukcyjnej pętli, ale no naprawdę jest to mega połączenie i właśnie tutaj znowu bardzo wyrazisty refren, taki bardzo, bardzo z wnętrza, mega. Dobrze, nie jest dobra wiadomość, okej, rozumiem, no tak, ale to dobra jest ta sama świadomość.
żeby wiedzieć, że niektóre, nie wszystkie nasze czynności są dla nas korzystne. To jest pierwszy krok do tego, żeby to zmienić. Badamy dalej. Jestem bardzo ciekawy zwroty Gedza, bo też o niej wspominałem. Który już dzień przeminął w roku, siedzę zamknięty w pokoju. Pora na sen, która to noc, co nie pozwoli mi znowu. Cały czas lek, w głowie szukam właściwego sposobu. Męczą mnie ludzie wokół, chciałbym tylko święty spokój mieć. Wolę lęk, poprawię śmierć. Siedzimy na sorze, mam demony w głowie, a psychotropowe to tłumik na szpitala z giełk. Mam pierworodnego na rękach, a drugiego żegnam, ale nie zdążyłem powiedzieć mu cześć. Tabletki, recepty, terapie, jak o nich zapomnę, dookoła szumi. Nie pomagają mi piękne widoki, jak rosi szmaruje maskuni. Przepraszam, to jest mój pierwszy odsłuch, więc tutaj był taki wątek o pierworodnym. Możecie mi to rozwinąć, w sensie o co tam chodziło, bo ja zbyt... Chyba byłem zbyt mało skoncentrowany i ten wątek mi umknął, a nie chciałbym cofać, więc tutaj, jak jest nas tutaj sporo, na pewno będziecie mogli to uzupełnić. Ale tutaj Get też znowu, widzicie, jest ta przestrzeń i dopiero później wjeżdża zwrota, żeby bardziej właśnie wjechała. Trochę ciężka ta zwrota do słuchania, pisekar, ten Get mocno wjechał. Właśnie. Okej, to jest tak mocny temat, że cofniemy z tym tak naprawdę. Bardzo smutna, bardzo ciężka zwrota. Cofniemy do tego, bo ja nie spodziewałem się, że aż tak ciężkie rzeczy się będą tutaj pojawiać, szczerze mówiąc. Który już dzień przeminął w roku, siedzę zamknięty w pokoju. Pora na sen, która to noc, co nie pozwoli mi znowu. Cały czas lek, w głowie szukam właściwego sposobu. Męczą mnie ludzie wokół, chciałbym tylko święty spokój mieć. Po lewej lęk, po prawej śmierć. Siedzimy na sorze, mam demony w głowie, a psychotropowe to tłumik na szpitala z giełk. Mam pierworodnego na rękach, a drugiego żegnam, ale nie zdążyłem powiedzieć mu cześć. Ale to jest po prostu mocny dwuwers, oporowo mocny dwuwers i czuć tę gorycz i taką niesprawiedliwość w tym wszystkim. To są takie emocje, które są podane bardzo subtelnie, ale po prostu trafiają do słuchacza oporowo, jeśli właśnie mózg nie jeśli mózg nie wyłączy znaczenia tych wersów, nie? Bo czasem tak jest, że słuchacie czegoś i nie wsłuchujecie się w coś, albo będzie taki moment rozdrażnienia, dekoncentracji, a tutaj po prostu, jeśli tak w 100% będziecie skupieni, to jest tak dobitne, że no nie mam pytań. Naprawdę, trudno mi jakkolwiek w ogóle do tego nawiązać. Tabletki, recepty, terapie, jak o nich zapomnę, dookoła szumi. Nie pomagają mi piękne widoki, jak rosi szmaruje maskuni. Może to bloki, albo genoty. Dużo marzeń, mocniej niż sukuri. Chcę święty spokój zamiast fury. Który już się przeminął w roku, siedzę zamknięty w pokoju. Pora na sen, która to noc, co nie pozwoli mi znowu. Cały czas lek, w głowie szukam właściwego sposobu. Męczą mnie ludzie wokół, chciałbym tylko święty spokój mieć. No i po takim właśnie doświadczeniu bardzo, bardzo drastycznym, no święty spokój w ogóle zupełnie inaczej się to rozumie, bo my czasem możemy w jakiś sposób te swoje życie albo jakieś swoje przeciwności podnosić do rangi turboważnych, ale przy tym, co się słyszy w zwrotce Gedza, to jest niczym tak naprawdę. Te wszystkie problemy tak naprawdę w pewnym momencie wyparowują, więc no mega... Naprawdę mocny numer i chyba najmocniejszy z tych trzech, więc na razie mamy kumulację, jeśli chodzi o jakość. To jest świetny album. Patrząc na to, jak mocne były single w większości, to jest kandydat do albumu roku na razie i szapoba ogromne. Mam nadzieję, że zobaczę to gdzieś na żywo również. Zajebisty album, siemano Thompson, totalnie się zgadzam, mocna nuta ciary, ten refren, tak, Thompson Design Team, album topka nie najlepszy, ale Michel Dowis i dodam, że numer z Alberto, tak, numer z Alberto do wywalenia, totalnie zgadzam się. W ogóle to, że on się pojawia na tym samym krążku, na którym jest taki numer jak Święty Spokój, to jest jakaś pomyłka moim zdaniem. Ale no cóż, Michel zdecydował, trudno było zmarnować taki numer komercyjnie, to też, no, zdarza się, nie, takie numery powiedzmy, że mają duży potencjał do robienia liczb niestety. Ale na szczęście wśród naszej społeczności wszyscy raczej jesteśmy zgodni. Dosłuchajmy do końca i zaraz będziemy badać kolejne numery. Który już dzień przeminął w roku, siedzę zamknięty w pokoju. Pora na sen, która to noc, co nie pozwoli mi znowu. Cały czas lek, w głowie szukam właściwego sposobu. Męczą mnie ludzie, bo
Chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o tym numerze, już powiedziałem i od razu przejdziemy dalej. Ja sobie oczywiście mam tutaj podgląd. Muszę sobie jeszcze raz go odpalić. Czy my badaliśmy strach, czy nie, bo ja nigdy nie pamiętam tytułów, niestety. Już sobie badam. Czy mieliśmy? Nie mieliśmy, więc spoko. Możemy od razu sobie odpalić. I kilka dni temu w ogóle badaliśmy sobie Eurotrap EP od Michela, tak naprawdę, żeby trochę nadrobić. Taki materiał w porównaniu do tego to beznadziejny. Natomiast ogólnie, no powiedzmy, że nie najgorszy, jaki badałem w życiu. Natomiast no jak się zestawia na przykład Powrót do Światła po tych trzech mocnych numerach z Eurotrapem, to po pierwsze to są zupełnie inne materiały, zupełnie inny Michel i no jak nie była ziemia, bardzo. Dobrze, spowiedź fajna. Słuchamy dalej aż do spowiedzi, światło już badaliśmy. Dobrze, tak będziemy robić. Dzięki Ultra za pomoc. Teraz moim zdaniem zaczyna się trochę zjazd i reszta numerów jest bardziej średnia, pisze Karten. Dobrze. Dobrze, tak, Hubik, pewnie to przełamanie, ale no łamie koncepcję płyty ten sos, niestety, dawaj ten sos, dobra. Widzę, że nowe obserwacje są, więc dzięki Uber, dzięki Thompson, dzięki Pota, dzięki wszyscy, mam nadzieję, że zaraz dobijemy, w ogóle jest nas prawie 50, więc mega, w ogóle mega duża społeczność Michelowa, badamy strach. Miałem tylko plan, nie widzieli nas tam. Nie widzieli nas ten, kiedy patrzę w tył. Rozmywają się tła, wypalają się w pył. Zawsze starczy sił, wychowywał nas strach. Nauczyli jak żyć, nie zapomnę dni, kiedy goni nas czas. Teraz gonimy z tym. No i tutaj oczywiście już rzeczywiście, ja się zgadzam, ten refren nie trafia do mnie aż tak bardzo jak na przykład w tych trzech pierwszych numerach, ale nadal to jest jakościowe, więc to jest kwestia po prostu preferencji jakichś. Baramy dalej, bo wprowadzenie w numer jest bardzo ciekawe i te przeciągnięcia też znowu, tylko trochę inna tonacja, trochę inny w ogóle lot. Siemano Bany, siemano wszystkim, Trenbolow, siemano, ten switch na paranoi jest słaby w opór, to zaraz będziemy sobie to badać, spokojnie. Dobrze, tak, jeśli pojawiły się bonus traki na gdzieś tam YouTubie, to ja z szacunku do artysty nie chciałbym ich badać, zanim nie pojawią się oficjalnie. Wtedy będziemy je sobie badać tutaj, więc zostawcie obserwacje i tak dalej. Bolą mnie czasowniki, pisze Kerten. Tekst tak źle technicznie podskładany, że nie mogę spowiedzi słuchać. Przed nami, spokojnie. Goni nas czas, teraz gonimy z tym. Ja kolejny rok, nie pamiętam tych lat. W środku czuję tą złość, chociaż zmieniłem świat. Dobra, po tych trzech mocnych numerach tutaj to nadal jest dobre. Gdybym to usłyszał jako pierwsze, to bym się pewnie jarał. Natomiast też kwestia kolejności. Mamy tutaj taki, powiedzmy, że numer, który w porównaniu do tych trzech to jest wypełniaczem trochę, ale okej. Trochę przełamanie konwencji, trochę inny lot jest tutaj akurat, trochę inne patenty na refren, na nawijkę. Natomiast tutaj forma trochę przygniata mi treść i trudno mi się skupić na treści w tym numerze, w strachu. Trzeba przyznać, że dosyć solidny album. Na razie, patrząc na te trzy numery i single, i ten numer w sumie, to tak, to się totalnie zgadzam. Dobrze, lecimy dalej. Tak naprawdę mamy 40 minut badania już, widzicie, a zostały nam Paranoja, Selfmade i Spowiedź. Ciekawe, i światło badaliśmy. Okej, lecimy dalej. Myślałem, że kliknąłem. Kiedy patrzę w tył, rozmywają się tła. Wypalają się w pył, zawsze starczy sił. Wychowywał nas strach. Nauczyli jak żyć, nie zapomnę dni. Kiedy goni nas czas, teraz gonimy z tym. W mojej głowie ten głos przypomina mi wciąż. Zostawiłem tam coś, szukam tego co noc. Bezsenność mam dość, budzi we mnie to zło. Ile razy mam wstać, żeby postawić krok? Muszę dać radę, bo nie chcę.
już więcej pracować na getto. Chcę tylko dalej malować świat, nie kolejne piekło. Robię co czuję dziś, rozmywają się tła. Nie zapomnę tych dni, nie powróci ten czas. Dobra, bardzo wyraziste zakończenie też, ale też w międzyczasie, jak odsłuchiwałem sobie Strach, to przyszło mi do głowy coś takiego, że chciałbym usłyszeć tutaj na ficie Bango Balenci. W sensie te flow, które tutaj Michel prezentuje w zwrotkach, skojarzyło mi się w pewnym momencie właśnie z taką podobną manierą. I myślę, że to było też wyzwanie dla takiego Bango, żeby się pojawić na takim numerze. W nieco cięższym klimacie, nieco mniej melodyjnym, to by było ciekawe. Dajcie znać, co o tym myślicie. A ja badam, co się tutaj dzieje. Co do przeglądów podziemia, to są zawsze w środę o 18:00. Natomiast już wam teraz mówię, że jest kolejka na kwiecień. I żeby się wbić na kwiecień, to warto już teraz podsyłać numery przez specjalny link, który gdzieś tam jest zawsze na YouTubie i możecie go znaleźć. Natomiast wiem też, że 10 kwietnia nie będzie live'a, bo nie ma mnie wtedy w zielonym okienku, więc to będzie jedyna środa, kiedy nie będzie wtedy przeglądu. To taki off-top. I druga sprawa, co piszecie? Siemano w ogóle wszystkim, dzięki za obserwację jeszcze raz. 58 widzów, Majster, dzięki za obserwację. Snajper, siemano, dzięki za obserwację. Bany też dzięki za obserwację. Zaraz wbijemy cel, więc naprawdę, kto jeszcze nie ma obsa, to niech zostawi, bo będziemy tu też badać bonus traki na dniach. I widzę, że tak, jest jeszcze prośba o to, że skoro Wielkanoc, to żeby zbadać numery jakieś. Uno momento, poczekajcie, może jako prezent na Wielkanoc, jeszcze szybki odsłuch Money on my mind na kanale Michel Trapper. Odpuścimy to na razie, ale obserwujcie, bo być może się to uda zrobić, zobaczymy. Nie chcę wam obiecywać, żeby później nie było tego bez pokrycia. Krusząc, siemano, jak dla mnie Strach średni, po tych trzech numerach, które badaliśmy, no to zgadzam się. Paranoia, Self-Made i Spowiedź, super, zaraz będziemy to badać, spokojnie. Co jeszcze? Najlepsze traki Imona bonusowych. O, dobrze, to warto z tym poczekać. Tak, warto z tym poczekać, będziemy badać. Ciekawie się tego słucha w momencie, kiedy codziennie znajduje się na ligocie. Na pewno bardziej to dociera do słuchacza. Jest więcej po prostu, jest taka pełnia, nie? Doświadczenia muzyki. Siemano, Skobzor, witam serdecznie. Skobzor tutaj wjeżdża na pełnej. Dobrze, uciekaj, bo nowe i warte sprawdzenia, to prawda. Także Skobzor, zbadaj sobie ten materiał, bo jest bardzo, ale to bardzo dobry póki co. Tylko plan, nie widzieli nas tam, nie widzieli nas tym, kiedy patrzę w tył. Rozmywałem się tła, wypalałem się w pył, zawsze starczy sił, wychowywał nas strach. Nauczyli jak żyć, nie zapomnę dni, kiedy goni nas czas. Teraz gonimy ster. No i wbiliśmy cel i mamy ten numer za sobą, on trochę mniej mi siada niż ten poprzedni, docelowi obserwujący, dzięki wielkie, 750 obsów. Ultra albo Songuś, albo Kerten. Co ja obiecałem na 1000? Co ja obiecałem na 1000 obserwacji? Nie pamiętam już teraz, ale coś obiecywałem, więc musicie mi przypomnieć. Musimy ustawić później taki cel pomalutku. To uwufufu. A, rzeczywiście, że będziemy robić ranking reakcji. Ranking reakcji, no więc to na 1000, więc mam nadzieję, że to wbijemy. Rzeczywiście, Leona Lewa nie obiecywałem. I teraz tak, Agor, widzę, że spóźniłeś się, da się cofnąć streama. Nie da się, ale będzie zapis. Powinien być zapis na tym profilu i powinien być też zapis na tej drugiej platformie czerwonej. I nie chodzi o taką czerwono-czarną, taką, która zaczyna się na red, tylko na taką, która zaczyna się na you. W każdym razie na pewno to odnajdziesz. To co, ustawiamy nowy cel i zaraz słuchamy ostatnie trzy numery. Także zarządzam celami, mamy ten cel ustawiony. Zakończę ten cel w tym momencie i co? I rozpoczynam. Powoli zaczynam ogarniać Twitch w podstawowej formie. To teraz będziemy wbijać sobie co? 777 może. Niech będzie tak, niech to będzie szczęśliwa liczba. I teraz tak, zaobserwuj i stworzymy ten cel. Zobaczymy, kiedy to wbijemy. Leona nie obiecywałem. Badamy dalej. Jesteście wielcy. I kolejny numer to Paranoia. Mówiliście, że mocne, więc badamy. Dzięki Funky, Agor, Ciapaty, dzięki... Można mówić tak na tej platformie?
będę mówił 3000, krusząc siemano, Trendbolow też siemano, Majster też. Siema, dzięki za obserwację. Paranoja. Fajny bicior podobno będzie. Dużo gada tych, kto pierwszy swoje straci. Nie rób krzywdy ludziom, lepiej dbaj o swoich braci. Nie zaimponujesz ludziom, jak będziesz to zaszyć. Sam wyrosłem z tego, nie mam czasu się w to bawić. No i mamy Biblię prawilniactwa. Bardzo dobrze, jak się elegancko zachowywać na ulicy i nie tylko. Taki kodeks, bardzo dobrze. I to podany w taki sposób bardzo prosty, zrozumiały, dobitny i od razu na wstępie. Nie ma tutaj żadnego tak naprawdę komplikowania życia. Wiemy, jak się zachować, nie kozaczyć, dbać o swoich braci. Pięknie. Myślę, że bonus RPK byłby tutaj dumny i nie tylko. No i trudno też się z tym nie zgodzić. Jednak jest w tym dużo, dużo prawdy. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Na każdego wiek się trafi na weryfikacji. Jak ma się napinać, lepiej iść do ubikacji. Zamiast się ciąg głowy, coś tam wskaż drogę do pasji. Kiedy już zboczejesz, to zacznij o swoje walczyć. Prawdziwej pokory nauczyły sztuki walki. 5 razy w tygodniu szkoła, tylko inne zamki. Codziennie się uczę tylko zdrowej kombinacji. Nie mu się obawiać, że na coś mi nie starczy. Zacząłem dojrzewać, przestał bawić ten teatrzyk. Dziś presja ryzyko, tylko więcej warte stawki. No i tutaj bardzo jednostajne flow, na pewno też to zauważyliście, ale tak naprawdę te przerwy między wersami, one sprawiają, że dowożenie każdego wersu, już nie mówiąc o tej energii, ale po prostu każdy wers wbija się w głowę, jest bardzo mocno położony na tym bicie, też w jakiś sposób o to chodzi w takich numerach, że prostota to nie jest prostactwo, tylko prostota, bardzo godna docenienia i pięknie to właśnie jest dowożone. Często raperzy robią sobie taki problem, że bardzo skomplikowane flow i tam właśnie takie mocne wersy się pojawiają, ale później człowiek tak naprawdę przez tę formę no nie pamięta tego, a tam są często bardzo wyraziste rzeczy i w Paranoi jest to świetnie rozegrane. Tak, no jeśli chodzi o beat, to też on tutaj buduje taką trochę dramaturgię, bardzo dobrze. Jeszcze jest to wykrzyczane zajebiście, totalnie się zgadzam, bardzo dobrze. 60 osób zaraz tu będzie. Nie spodziewałem się takiej frekwencji, ale no bijemy rekordy, naprawdę jesteście wielcy, lecimy dalej. Nie jeden tu siedział, nigdy nie opuścił ławki, które to już pozdrowienia wysyła za krawki. Paranoja, ból, leki, nerwy, stres, wiem jak jest. Idę w stronę światła, nie potrzebuję latarki. Ile razy jeszcze będziesz powracał na tarczy, które to już pozdrowienia wysyła za krawki. Paranoja, ból, leki, nerwy, stres, wiem jak jest. Coraz większy ciężar zakładam na swoje barki. Jak nie umiesz żyć, a przynajmniej siebie ogarnij. No i tutaj też tak naprawdę myślę, że to jest numer dla takich zakapiorów, którzy w życiu właśnie często mają tę presję, tą paranoję, tak naprawdę są w takiej sytuacji. Dziękuję pani Beato za obserwację, to naprawdę miłe. To jest taka sytuacja, w której wiecie, że każdy kolejny wasz ruch na szachownicy, ostatnio oglądałem Gambit Królowej, więc będą takie porównania. I po prostu na tej ulicznej szachownicy wykonujecie jakiś jeden ruch i z tego jednego ruchu już jesteście w takim położeniu, że każdy kolejny to będzie bagno, że tak naprawdę tylko pogłębiacie swoją beznadziejną sytuację i właśnie ta paranoja, to ta presja na bani, to jest wszystko coś, myślę, że takie osoby, które właśnie są w takiej sytuacji nie do końca do wyjścia, znaczy wyjście jest, ale wy nie macie na tyle tej wiedzy i świadomości, jak to jeszcze odkręcić, żeby po prostu te położenie na szachownicy znowu było korzystne dla was. I to jest w ogóle pod tym względem numer, który bardzo wprost mówi nam o takich sytuacjach. Bardzo mi się to podoba i też ta prostota w formie jest bardzo wyrazista i bardzo potrzebna, no bo grupa docelowa, nie ukrywajmy, jednak woli proste rzeczy. Dobrze, tylko błagam, nic w stylu tego, co za Alberto, to nie wiem odnośnie czego, Michel Topka Drillu. Wrzucę ostatnio snippet nowego tracku, jest całkiem inny od tych poprzednich, będziemy badać, spokojnie,
Ten numer idealnie oddaje, czym jest paranoja. Słuchaj do końca, to lecimy dalej, jeszcze sporo przed nami. A wy głosujcie w ankiecie, czy to jest dobry, średni, czy słaby album, ale chyba odpowiedź jest jasna. Ej, i to przejście teraz, w ogóle to, że zmienia się klimat tego numeru, tak naprawdę, zobaczymy, co będzie dalej, to buduje mega dramaturgię, tak naprawdę, pojawiają się te znaki zapytania od razu, co jeszcze? Jestem po twojej stronie, chętnie tobie pomogę. Kto się urodził w biedzie, nie musi umierać na dole. Teraz jest twoja kolej, wybierz właściwą drogę. Wierzę, że nadejdzie dzień, gdy zjemy przy jednym stole. Jestem po twojej stronie, chętnie tobie pomogę. Kto się urodził w biedzie, nie musi umierać na dole. Teraz jest twoja kolej, wybierz właściwą drogę. Wierzę, że na koniec wszyscy zjemy przy jednym stole. Premium tutaj robi dużo roboty, no a odnośnie tej końcówki właśnie takiej trochę motywującej, wyciągającej rękę w stronę słuchacza, to Grubson to już raz nazwał, że wszyscy na szczycie spotkamy się i tutaj ten stół to jest bardzo podobny case oczywiście. No jest taka wiara w to, że wszystko dobrze się skończy, że będzie taki happy end, to jest coś turbo ludzkiego, mamy coś takiego w naturze, że jednak ta wiara gdzieś się pojawia, nawet jak jesteśmy w dupie. I takie wątki są bardzo potrzebne, żeby trochę tej siły odzyskać. Nawet jeśli nic na to nie wskazuje, że będzie dobrze, to może jutro wszystko się zmieni i będzie lepiej. Piękna sprawa i beat tutaj dużo, dużo robi również. No i ta dramaturgia, tak naprawdę ta zmiana, to przejście później. Super robota. No dobrze, ale nadal w moim top 3 są te trzy pierwsze numery, które badaliśmy. Przy całej tak naprawdę złożoności, ciekawości, paranoi. Lecimy z Selfmade. Top albumu, pisze Songusiak. Ciekawe. Naprawdę jest mocno. Całe życie nie liczyłem na nikogo, po nich zbudowałem sam. Nie było nikogo obok nas. Całe życie gromadziłem złe emocje, a wyciągnąłem hajs. Tylko może policzyć na szans. Zostawiłem swoje logo, tak wysoko się dowiedział na świat. W moim dresie rozjebałem bank. Nigdy nie pytałem nikogo o drogę, to ja pokazałem szlak. Jestem tutaj tylko dzięki. No i tutaj właśnie mamy tą historię, tak? Znowu, zaraz cofnę, będzie dobry wjazd w zwrotę, natomiast ta historia, self-made tak naprawdę, budowanie swojej pozycji samodzielnie, budowanie tego pomnika, to też jest mega inspirujące i to w ogóle nie jest przypadek, że to się pojawia po tej paranoi, po tym zakończeniu, które właśnie ma dać te nowe otwarcie. I teraz Michel w kolejnym numerze na płycie, świetnie to jest ustawione, podaje swój przykład, podaje te inspiracje i wtedy jest ta siła podwojona tak naprawdę. Super sprawa. Zobaczymy, jak to będzie z tymi dodatkowymi numerami z epki. Spokojnie, nie dzisiaj, ale będą badane. Dzięki Playboy za obserwację. Fanki również dzięki za obserwację. Jest nas coraz więcej. Słuchamy dalej. Nigdy nie pytałem nikogo o drogę, to ja pokazałem szlak. Jestem tutaj tylko dzięki. Byłem na głodzie, bo chciałem opuścić to piekło. Musiałem dać radę, dostałem od losu błogosławieństwa. Byłem tam żaden i kurwa nie pomógł, jak było mi ciężko. Mam taki charakter, że kurwa nie chcesz go testować będą. Załatwiam sprawy w ukryciu, ulica uczyła, żeby działać cicho. Ja codziennie lepiej trenuję bez przerwy, u nas jakoś nie ilość. Jak powie za dużo, to nie dziw się kiedyś, gdy wleci na ciebie 100 kilo. Jak lamus nie posiadam kosy, mam ręce od tego, by zgasić ci cipo. No i co? I tu słychać ten ciężar właśnie. Ciężar w takim świecie, w którym właśnie jedno słowo za dużo może naprawdę ważyć za dużo i te konsekwencje mogą później rzeczywiście być dotkliwe.
słychać to wszystko, ale ten numer też właśnie, kolejny raz Michel ma ten zmysł odnośnie robienia tej sinusoidy, jeśli chodzi o numer, że tutaj nie ma jednostajności i jeśli się gdzieś pojawia w numerze, to jest celowa po to, żeby wersy lepiej wybrzmiały, dotarły do słuchacza. Tutaj nie ma, więc mamy te górki, te wykrzyczenia, później znowu stonowaną nawijkę, piękna sprawa i oprócz tego treść na najwyższym poziomie. Też mocny numer, zgadzam się totalnie. Trudno mi teraz powiedzieć, czy w topce, czy w top 3, no bo tak naprawdę jest coraz więcej numerów, ale top 5 chyba będziemy sobie mogli powiedzieć, bo jest naprawdę szeroko. Słuchamy dalej. Całe życie nie liczyłem na nikogo, po nich zbudowałem sam. Nie było nikogo obok nas. Całe życie gromadziłem złe emocje, a wyciągnąłem hajs. Tylko może policzyć na czas. Zostawiłem swoje logo, tak wysoko się dowiedział na świat. W moim dresie rozjebaj. Że daliśmy światu złote przeboje. Dzięki przychodzie tej mamy co nasze i światło wskazuje nam właściwą drogę. Potem dostałem ofertę, by pierwszy mój singiel był zlokowany w sobie logiem. Dzięki Bacardi za pomocy 200 tysięcy świeży luzem na stole. Świeżo wycinowany egzotycznym lolem. Się nie spina, bo mam dobrą wolę. Życzę każdemu wszystkiego dobrego spełnienia, co postanowiłem sobie. Wielu w tej jebanej branży na rękach im leżą fałszywi idole. Żałuję, że podałem rękę tym kurwom na górze, prawdziwych uznaję na dole. Ja pierdolę. To aż wasze zdrowie. Jebać tych, co psują głowę dzieciakom i kręcą afery, by zrobić tak szybciej zarobek. Okej, okay, no i tutaj bardzo dobrze, bardzo dobitnie tak naprawdę i o tym właśnie, że ci wartościowi na dole i o tym właśnie, że jednak potępienie, szkoda, że nie ma konkretnych ksyw, bo ja zawsze wolałbym, żeby iskry leciały, ale no mamy taki strzał w stronę osób, które rzeczywiście no destrukcyjnie działają, jeśli chodzi o umysły młodych ludzi. U Michela tego nie ma, u Michela właśnie tutaj jest dużo takiego właśnie ciężkiego klimatu, grząskiego klimatu, w który często właśnie osoby młode wpadają trochę tak jakby naturalnie, nie? Że taka jest kolej rzeczy. Ta rzeczywistość, tak jak tutaj wspominasz Ultra o tym Kato, no ale takich blokowisk to jest cała masa w całej Polsce i nie tylko blokowisk. Jest cała masa syfów, w które młody człowiek może się wpakować. Czasem na własnych błędach się nauczy, czasem mu się uda, czasem właśnie niektórym się nie udaje. I no można się ładnie zaplątać. Dobrze, że tutaj mamy taki przykład z góry, tak, bo słuchają też młodzi ludzie, żeby troszeczkę mieć ten orient z tyłu, że może nie pakować się we wszystko i być troszeczkę bardziej ostrożnym i zawalczyć o siebie. Ale no jak piszecie, ja nie wiem, ja byłem tylko raz w Kato, więc ja nie wiem jak tam jest, nie znam tego klimatu i to w centrum, więc co ja mogę wiedzieć? Ufam wam. Lecimy dalej. Życie nie liczyłem na nikogo, pomnik zbudowałem sam. Nie było nikogo obok nas. Życie gromadziłem złe emocje, a wyciągnąłem hajs. Tylko może policzyć na czas. Zostawiłem swoje logo, tak wysoko się dowiedział na świat. W moim dresie rozjebaj. Nigdy nie pytałem nikogo o drogę, to ja pokazałem szlak. Jestem tutaj tylko dzięki wam. No i też bardzo ważne jest to, że jest ta świadomość, że jestem tutaj tylko dzięki wam, że niby zbudowałem pomnik sam, ale też ta świadomość, nie? Bycie self-made to nie znaczy zawsze, że wszystko zawdzięcza się tylko sobie, buduje się to samemu. Bardzo ważna jest ta, ten wkład tak własny, żeby jednak samemu bardzo przykładać się do tego wszystkiego, ale to tak jak z tym kanałem. Nawet gdybym ja się w 100% przykładał do tego live'a, to on totalnie nie ma sensu, jeśli nie byłoby was. I to jest właśnie to dzięki wam. To jest właśnie ten klucz i ta pokora, która jest tym potrzebna, której często raperzy nie mają. Często jednak ego później wybija w kosmos i robi się różne głupoty. Także dobrze jest mieć poukładane to w głowie właśnie w taki sposób, żeby troszeczkę się w tym wszystkim nie zatracić. Mamy ostatni numer za chwilę i w ogóle ciekawość już mnie zżera. Co to jest za numer? Próbowaliście na to dzwonić, co to jest za numer, dlaczego, wytłumaczcie mi to, na pewno to wiecie, jesteście oddanymi słuchaczami, a ja w takim razie patrzę, co się tutaj dzieje. Dobrze, co wy piszecie? Dobre nawiązanie do starego albumu w nowym świeżym stylu, pisze Thompson. Dobrze, co jeszcze? Ja tutaj widzę, że już o Katowicach sobie piszecie.
Spowiedź dobrze, bardzo, stylem bardzo podobna do Pierwszy Dzień Zimy. Ten numer był wykorzystany do promocji płyty. O, to ciekawe, to dobrze, dzięki za uzupełnienie. Numer zapowiadał płytę, to w takim razie Spowiedź, badamy to. Jeszcze zanim zaczniemy, Światło badaliśmy na osobnym live'ie na YouTubie, więc to jest ostatni numer. Zastanówcie się nad swoim top 5. Top 5. I to jest ten moment, kiedy możecie już je napisać, jeśli słyszeliście album. Za chwilę ja do tego przejdę i oczywiście głosujcie w ankiecie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zamknij uszy na technikę, skup się na treści, pisze Ultra odnośnie tego numeru. Tak też zrobimy. Zanim zrozumiałem, czym jest raport, kilka dni przed sławą, mordo, nawet nie wiem, kiedy to się w sumie stało. Może w głowie bajkę miałem tylko taką napisaną, kiedy to co robię było 100% zajawą. Zanim to co zrobię, potem Michela zabrało. O 180 stopni życie mu wracało. Moim nie wiem, kiedy wpadło nawet pierwsze większe siano. Wtedy w stronę światła drogę miałem ubraną. Powiem tobie wprost, komercja odmieniła mój los. Zamiast strony światła zacząłem biegnąć po sos. W tamtych czasach depresja przejmowała mój wzrok, a jak zacząłem zarabiać, czasem oślepiała go, tak się. No i mamy tak naprawdę całą tę drogę opisaną i to w bardzo takim surowym klimacie na razie, ale dobrze jest zmierzyć się właśnie z tą przeszłością, tak naprawdę spojrzeć na to z boku i trochę to zanalizować. Piszecie jeszcze, że ten teraz nie próbowałem, ale przed wyjściem płytki można było dzwonić i głos Michela zapowiadał płytę różnymi tekstami, historiami, ale lot, dzięki Hubik za uzupełnienie. Spowiedź super, ten oraz dobrze, Strapper dają najwięcej kontekstu co do problematyki albumu. Spowiedź bardzo fajny klimacik i treść, ale faktycznie no można było to lepiej technicznie nawinąć, pisze Kruszon. Ja na razie nie mam z tym problemu, zobaczymy jak będzie dalej. Już podajecie tutaj topkę, więc zaraz do tego wrócimy. Taka moja pierdolona praca, sam byś mordo zaczął robić to, co się opłaca. W głowie miałem wizję, w końcu przyjdzie pierwsza kasa i nie będę musiał już do tego wracać. Zdałem sobie kiedyś sprawę, jak rodziców zaobserwowałem, gdy życie nie było pierdolonym Instagramem. Żyli życiem, się zawsze bałem, jedyny jaki znałem. Jeden mały kompleks urodził z niczego fałę. Chciałbym, żebyś tak samo dał radę. Mam nadzieję, że się kiedyś dowiesz, jak się wtedy czułem, kiedy zdałem sobie sprawę. Życie, które znałem, było tylko drogowskazem, nie przykładem. Dasz radę, weź rozkum. Ja jakbym dopiero się urodził w świecie, którego nie znałem. Jako chłopczyk nie wiem, kiedy dojrzałem i poczułem się dorosły, choć czułem, jakbym całe życie błądził w maratonie złych emocji. Łap dystans, bo nie każdy z nas to artysta, nawet gdy wchodzi nam do głowy ta sama czysta. Ej, to nie jest źle nawinięte pod względem technicznym moim zdaniem. Ja bym nie marudził, tutaj jest bardzo dużo ciekawych patentów budowania rymów w takich schematach, które no nie są oczywiste. I to jest wszystko dalej stonowane i ta treść jest rzeczywiście na pierwszym planie. W ogóle mnie najbardziej zaciekawił ten wątek właśnie, że zna się tylko jedno życie i się bardzo jego nie chce. To jest coś, z czym mocno się utożsamiam, nie? W sensie takie motywacje negatywne też są dobre, albo doświadczenie, żeby robić coś, żeby już nigdy nie wrócić w jakieś miejsce. To jest coś, co może bardzo napędzić, przynajmniej na początku, a później już gdzieś dalej zdarzają się kolejne motywacje. Dobrze, to na razie słucham do końca. Dzięki Kelvin za obserwację i zaraz wrócę do tych waszych top piątek, ale teraz posłuchajmy do końca. Od ciebie zależy, jak to życie wykorzystasz. Ile tu potrafisz wytrwać, nawet jak wygrywasz, to jest chore. Ale wszystko w życiu jest chwilowe. Dzisiaj stoją obok ciebie, jutro zostawią na dole, kiedy spadasz. Chyba, że to kurwa ogarnąłeś, wtedy pozostaną z tobą jeszcze trochę. Mordo, to jest spowiedź. Zostań ze mną jeszcze kilka zwrotek. Odpuść, jak pod tej płycie zawiodę. Misza. No, ciekawe. Ogólnie numer, który jest bardzo specyficzny. Może nie każdy będzie się nim zachwycał, nie? Bo też tutaj jednak trzeba mieć ten taki, takie połączenie, żeby się trochę poutożsamiać z tym wszystkim, a nie każdy ma taki przelot. Ale to jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. Końcówka mi zamknęła mordę, pisze Ultra. No tak, zostawienie w ogóle słuchacza później z tym rozłączeniem takim telefonicznym, to jest bardzo ciekawe. Patrzę na wasze top 5 w takim razie. Co wy tutaj piszecie?
Mniej więcej, nie dam rady chyba wszystkiego. Światło, powrót do światła, problem, self-made, spowiedź, top 5, self-made, ostatni raz, święty spokój, spowiedź, światło, ból, święty spokój, światło, powrót do światła, problem, spowiedź, światło, święty spokój, ostatni raz, ból, ból, święty spokój, światło, problem, self-made, dobrze, self-made, światło, ból, problem, paranoja, mniej więcej tak to wygląda, także w większości to się powtarza. Faworyt święty spokój, pani Beata. Okej, okay. Szanuję to bardzo. Ja też na pewno zaliczyłbym święty spokój do swojej top piątki i ja tylko wymienię te numery, które badaliśmy dzisiaj. Pominę te single, które były już badane wcześniej. Więc z tych dzisiaj święty spokój chyba na pierwszym miejscu. Ból na pewno wysoko. Oprócz tego ostatni raz to też top 3, no i oprócz tego paranoja chyba i self-made. To by było 5 numerów takich, które jednak do mnie najbardziej trafiły, bo jednak spowiedź jest dość specyficzna. Dzięki, że tutaj byliście, naprawdę bardzo doceniam, była bardzo duża frekwencja. Zostańcie tutaj jeszcze chwilę, zrobimy za moment rajd do naszego łysego kolegi reakcjonera, który właśnie pewnie zaczął live, także ja wam bardzo dziękuję, odmeldowujemy się za chwilę i co? I oczywiście zapraszam, żebyście wpadali tutaj częściej, bo jeszcze te bonusowe traki na nas czekają i w przyszłości postaramy się je zbadać. Natomiast teraz dzięki wielkie.